Witamy Państwa serdecznie na spektaklu Bóg w wykonaniu uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Życzymy miłych wrażeń. Człowiek,
zostaje zwierzęciem racjonalnym, jako dramaturg nie mogę sobie pozwolić, aby jakaś postać wyczyniała na scenie rzeczy, jakby nigdy nie uczyniła w prawdziwym życiu. Może ci przypomnę, że w prawdziwym życiu to wcale nas nie ma. A to co znowu? Chyba zdajesz sobie sprawę, że obaj jesteśmy postaciami ze sztuki granej teatrze we Włocławku. Nie wciga się na bieg, to nie napisałem. Nie. Zaraz. Jesteśmy postaciami ze sztuki, która jest sztuką w sztuce, a oni na nas patrzą. Tak! To istoty metafizyczne, nie uważasz? To nie tylko metafizyczne, to jest idiotyczne. To może wolałbyś być jednym z nich? Nie, zdecydowanie nie. Spójrz tylko na nich. No, to jedźmy z tym dalej. W końcu zapłacili za to. Kepalidy, nie do ciebie mówię! Nie, mamy problem z tym zakończeniem. Zawsze jest jakieś zakończenie! To trochę dziwne, nie uważasz? Jesteśmy dwoma starożytnymi Grekami z Aten i właśnie mamy obejrzeć moją sztukę, którą ja napisałem, a ty w niej grasz. Oni są zaś z Włocławka lub innego równie pięknego miejsca i patrzą się na nas, grających w sztuce, którą napisał ktoś inny. A co jeśli oni są postaciami z jeszcze innej sztuki? I ktoś patrzy się na nich. Albo jeśli my wszyscy jesteśmy tylko postaciami z czegoś snu. I tak naprawdę to w ogóle nas nie ma. Albo co gorsza, jeśli istnieje tylko ten gruby facet. W szóstym rzędzie. Tak właśnie to widzę. Bo jeśli świat nie jest racjonalny, a ludzie nie są postaciami realnymi, to w takim wypadku moglibyśmy zmienić to zakończenie i nie musiałoby ono pasować do jakichś innych założeń. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie za bardzo. A wy czy go rozumiecie? To aktor. Jada w McDonaldzie. KFC! W McDonaldzie. Lepiej wie. Przecież cię napisałem. Dobra, mniejsza o to. Ale postaci sceniczne nie miałyby z góry nałożonych cech i mogłyby sobie same wybierać rolę. Nie musiałbym zostawać niewolnikiem tylko dlatego, że ty tak napisałem. Mógłbym wybrać inaczej i stać się bohaterem! Ale wtedy ty już nie masz sztuki. Nie masz sztuki? Dobra, idę do KFC. Diabetesie, to co sugerujesz, to chaos. A czy wolność to chaos? Czy wolność to chaos? No. Trudne pytanie. Czy wolność to chaos? Czy nie ma tu przypadkiem kogoś, kto specjalizuje się w filozofii? Tak właściwie to ja to miałam. A ty kim jesteś? Tak naprawdę to specjalizuję się w gimnastyce, ale po drodze miałam również filozofię. Czy możesz tutaj podejść? Co ty od diabła wyprawiasz? A to nie szkodzi, że jestem skreszowa? Skreszowa? Nie, bierzemy jak leć. Zaraz zarobię w gacie! Ludzie, trzymajcie mnie! Co cię ugryzło? Jesteśmy w środku sztuki! A kim ona jest? Za 5 minut zaczyna się ateistki festiwal dramatyczny. A ja nie mam zakończenia do swojej sztuki. No więc? Zostały tu poruszone bardzo ważne kwestie. Czy my istniejemy? Czy oni istnieją? Co jest w ogóle istotą charakteru człowieka? Hej, jestem Doris. Jestem hepatitis? A to jest diabetes. Jesteśmy dwoma starożytnymi Grekami. Ja jestem Kreszczowa. Niech się wynosi z tej sceny! Diabetesie. Czego? Ona jest... ładna. A co to ma do życia? Podstawowe pytanie filozoficzne brzmi. Jeśli w lesie upadnie drzewo, a wokół niego nie ma nikogo, kto by to usłyszał, to skąd możemy wiedzieć, czy był przy tym jakiś hałas? Co?
miasta. Czy mówisz ze mną? Zostaw ją w spokoju! Swojego nosa co? Czy może by spuścić kurtynę? Tylko na 5 minut. Siedź się, to płacę tylko chwilkę. Co za bezczelność! To jakaś bzdura! Masz przyjaciółkę? No pewnie. Karolina, czy możesz tutaj podejść? Chodź, bo namotałam coś z tą parą Greków. Nie, no co ty, nie. Chodź. Nie. Ona się wstydzi. Wstydzi się? No dobra, gramy dalej. A o tym, kto ja doniosłem autorowi! To ja jestem autorem. Mam na myśli prawdziwego autora. Jebę ty się. Czego znowu? Myślę, że mógłbym ją, wiesz... Po co? Pocałować. Na oczach tych wszystkich ludzi? Spójrzcie kurtynę. Oni też tak robią. Być może niezbyt wielu, jak sądzę. Idioto, ty jesteś postacią fikcyjną. Ona jest kleszczowa. Czy ty wiesz, jakie z tego będą konsekwencje? Chodź, wybierzmy sobie przyjaciółkę. Halo, pani w drugim rzędzie? Tak, pani w czarnej bluzce. Ma pani okazję umówić się z Dawidem Foksowiczem. To znakomity aktor. Mnóstwo ról w reklamówkach telewizyjnych. Jest błyskotliwy, inteligentny, a przy tym taki przystojny. Co pani na to? Nie. Przynajmniej próbowałem. Dobra. Ja nie chcę sprawiać kłopotów. To żaden kłopot. Wygląda tylko na to, że straciliśmy kontakt z rzeczywistością. A kto wie, jaka rzeczywistość jest naprawdę? Masz rację, Dominic. Widzisz, ludziom tak często zdaje się, że obcują z rzeczywistością. Podczas gdy to, z czym naprawdę mamy do czynienia, jest tylko i pozorem. Tak mi się piekielnie podobasz, że czuję, iż to jest rzeczywiste. Tak, spokojnie, no umiem ci. Tak. Dlaczego nie? Nie wiem. To jest moja kwestia. Czy robiłaś to już kiedyś z postacią fikcyjną? Wiesz, jak tak sobie myślę, to podaje do szczegółu, to coś kiedyś zrobię. Czy ja mogę rozmawiać z panem Allenem? A kto mówi? Jedyna z postaci z jego sztuki. Chwileczkę. Nogi ładne? Owszem.
powiedz mi jeszcze, czy ma czym oddychać? No, ma, nawet bardzo ma. Zatrzymaj ją. Zaraz tam będę. Znaczy się tak. Jest studentką filozofii, ale tak naprawdę nie ma żadnych prawdziwych odpowiedzi. Typowy produkt kawiarnia. Tak, to zabawne. Użyłem tego zwrotu, zagraj to jeszcze raz sam do opisu pewnej dziewczyny. Mam nadzieję, że tam było bardziej do śmiechu. Dawaj mi ją. Do telefonu? No raczej. No dobrze. Co do ciebie? Do mnie? No. A kto to? Woody Allen. O, widziałam go w paru filmach. Poznać się go jakoś. Ale to ona mi za tę sztukę. Jest pretensjonalna. Halo? Ona nie chce z panem rozmawiać. Mówi, że pańska sztuka jest pipierek trojańska, no. Jaka? Dobra. Wiesz co, zadzwoń później. Niech ja się dowiem, jak się ta sztuka kończy, co? Oczywiście. Zadzwoń. Czy dostanę rolę w tej sztuce? Ja już nie rozumiem. Jesteś aktorką, czy dziewczyną grającą aktorkę? Zawsze chciałam być aktorką. Mama miała jednak nadzieję, że zostanę pielęgniarką. A tata... Tata uważa, że powinnam po prostu dobrze wyglądać. Tak. No to... Jak zarabiasz na życie? Właśnie w firmie zarabiają to szukają, ale nie wiem, czy to jest taka akcja. To ja, Andromeda. Wracam właśnie z dyskusji, którą toczyłam na Akropolu z Sokratesem. Dowiódł mi, że nie istnieje. Jestem więc trochę rozstrojona. Ale, chodzą słuchy, że nie macie zakończenia do swojej sztuki. Chyba mam coś takiego. Naprawdę? A kim ona jest? Doris. Czy to nie ta z Kościoła? A, owszem. A Kowalski znasz? Jana Kowalskiego. Chodziłam z nim do gimnazjum. Mówi, że już jego okoliczności. Byłaś z nim w związku? Andromeda ważniejsza. Chciała, ale on nie. Jakie jest to zakończenie? Z bliska jesteś o wiele ładniejsza, niż to sobie wyobrażałam. Naprawdę? Zostaw mnie. Ja jestem za młoda. Czy to moja kwestia? Jesteś za młoda, tak, to twoja kwestia. Jakie jest to przykręte zakończenie? Co? No dalej! Cóż to jest u diabła? Zakończenie twojej sztuki. Nie rozumie? Ta machina, a pracowała na tym całe 6 miesięcy, w Warszawie, zawiera odpowiedź. Jaką? Ostatniej scenie, kiedy widoki na wszystko są marne, a położenie niewolni tam daje się beznadziejne. No? Zeus, ojciec bogów, zstępuje dramatycznie z wysokości i ciskając grony, przynosi prawie niewdzięcznej, lecz bezsilnej gromadzie świętej. Deus ex machina. I świetna nazwa do owej rzeczy. A mój tata pracuje na kopalni. Wciąż tego nie wpyta. Jadę! Poczekaj, aż zobaczysz, jak to działa. Mój ojciec w tym lata. To nie. Jest dopiero widok. Zrobię fortunę na tym wynalazku. Sofokles złożył zamówienie na jedną taką rzecz, a Eurypides cały dwóch. Ale to zmienia znaczenie tej sztuki. Nic nie mógł, nie zobaczyć demonstracji. Leandro! Byłaś do tej latającej uprzęży. Ja? Rób, co mówię. Ty chyba w to nie wierzysz. Ja się boję tego paskudztwa. Ona tylko pracuje, ona to zrobi. No dalej, ty idiotko, zaraz to upchniemy. Ja tak nie lubię wysokości. Wybijaj się swój strój Zeusa. Demonstracja. Chcę rozmawiać ze swoim agentem. Sama przecież mówisz, że Bóg w końcu nadejdzie i wszystkich zbawi. I o to chodzi. Dowarte całej forsy tych ludzi! Ma rację. Całkiem jak te... hollywoodzkie filmy biblijne. Co?! Hollywoodzkie filmy biblijne. Ale... jeśli Bóg zbawia wszystkich, to człowiek nie jest odpowiedzialny za swoje czyny. I ty się dziwisz, że już cię nie zapraszają na przyjęcia? Słuchajcie, przecież bez Boga... kosmos nie ma sensu. Życie nie ma sensu. My nie mamy sensu. Czuję nawet na kartę i potrzebę kogoś pocałować. Nie jestem teraz w nastroju.
Sam już nie wiem, czy wierzę w Boga. Ja mówiłam serio. Jeśli nie ma Boga, to kto stworzył świat? Jeszcze nie jestem tego pewien. Co to znaczy, że jeszcze jesteś pewien? A kiedy masz znaleźć upewnić? No! Gdyby tak tylko Bóg dał mi jakiś jasny znak. O, na przykład założył depozyt w banku szwajcarskim na moje nazwisko. Czy ktoś z was zechce mnie wreszcie w końcu pocałować? Chyba co cię tak zwali wszystkimi. Taka piękna dziewczyna. Czy nie ma na wideo facetów z ikrą? Jesteście bardzo... A ty kim jesteś? Ja? Ja? Jestem pisarką. Nazywam się Brunhilda Miller. Co to ma znaczyć? Zobacz proszę. Napisałam... to jest troszkę... Całe gromady ludzkie. Złocławka, Zelbląga, Chrustkowa, Rypinia... Dobrego? Dobrego? Tak, tak, tak. Przybyły ku mnie do tej sali i oglądają sztukę. Oto oni. Czy to znaczy, że oni także są fikcyjni? Nie są na tyle wolni, żeby robić to, czego pragną? Wiesz, im się wydaje, że są. Tak naprawdę zawsze robią to, czego się od nich oczekuje. Ale ja wcale nie jestem fikcyjna. Co pani sobie wyobraża? Ja i ci ludzie? Pani, ale ja pani napisałam. Tak, oczywiście. To wie pani, ja mam też chłopaka w Matsudzie. Jasne. Pani napisałam i panią, i jego. A on nie tylko fikcyjny, ale także jest homoseksualny. W ogóle ja fikcyjny? No to tym byłą dziewczyną. W ogóle nie, no ja wychodzę z tego teatru. Nie, no to za głupia sztuka. Nie, no nie podoba mi się to. Jak idę do teatru, to chcę zobaczyć coś, co ma jakiś sens, no początek, środek, koniec, no nie, no nie, nie podoba się. Spójrzcie na niego, cudowny. Bardzo zagniewany. Tak już go napisałam. A później poczuję się winny i popełni samobójstwo. Później powiedziałam. Przepraszam, nie zrobiłem tego za wcześnie. Wynoś się stąd. Pani Dario? Tak? Może pani dopisywać? Bo pojawiło się parę postaci, które się na początku nie spodziewałam. Pani, jak się pani nazywa? Pani Ćwikowska, proszę zapisać. Świetnie, dokładnie. Chciałam, żeby przyszła i to zrobiła. Cudownie. Proszę zapisać przebranie na następny spektakl. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Dawidowi Melikowi, kimkolwiek on jest.
Ja pamiętam, co to mnie mówi, bo ja jestem prawdziwa. Nie. Myślę, więc jestem. Lubię jeszcze lepiej. Kocham, więc jestem. Jasne. Czułaś to chociaż raz? Tak. Na pewno. W większości przypadków tak. Tak między nami nie ma. Długo, że nie ma, nikt nas nie słyszy. Czy to chociaż raz było prawdziwe? Tak naprawdę. Tak naprawdę, naprawdę. To nie. Nie. A widzisz, to wszystko dlatego, że jesteś niefikcyjny. Ale skoro jesteśmy fikcyjni, to nie możemy umrzeć. No nie. Chyba, że dramatyk postanowił nas utwierdzić. Dlaczego miałby coś takiego robić? O nie, wasz słodziutki. To zaspokajają coś, co nazywają swoją wrażliwością esencyczną. A ty kim znowu jesteś? Blanche. Blanche Dubois. To znaczy biały las. Nie powiedz się, proszę, już przyszło. Przepraszam bardzo, co tutaj robisz? Szukam schronienia. W tym starym teatrze. Ale posłuchałam waszą rozmowę i sądzę, że mogłabym pomóc. Dostanę coli z odrobiną lodu? Czy oleżana pasuje? Gdzieś ty się od niego podziewał? Wyszedłem do łazienki. W środku sztuki jakiej sztuki? Wytłumacz mu proszę, że wszyscy jesteśmy ograniczeni. Boję się, że to wszystko też jest prawdziwe. Aż na zbyt prawdziwe i zbyt upierne. Oto dlaczego uciekłam ze swojej sztuki. Wyknęło się. Nie to, żeby pan Tennessee Williams był naprawdę dobrym pisarzem. Ale kochanie, wrzucił mnie w sam środek jakiegoś koszmaru. Ostatnią rzecz, jaką pamiętam, to, że zabrał mnie dwóch obcych facetów, a jeden z nich trzymał przy sobie kaftan bezpieczeństwa. Gdy tylko minęliśmy dom Kowalskiego, wyrwałam się zaraz i uciekłam. Po 26,50 za godzinę. Dobra.
Czy możesz zapowiedzieć moją sztukę? A, pewnie, dawaj się. Thank you.
To już wszystkie prezentacje w dzisiejszym konkursie. Jury udaje się na naradę. Zespoły teatralne zapraszamy na poczęstunek, a wszystkich Państwa na finał masek. Ogłoszenie werdyktu jurorów i wręczenie nagród o godzinie 14:20.